Joszka, dzisiaj zabierzemy Was na nasz... jak to nazwać? Nie wiem, na naszą miejscówkę. Na naszą miejscówkę w Krakowie. Ale jest jednym z naszych ulubionych miejsc, więc myślę, że Wam się tam spodoba. Idziemy nad jeziorko nasze. Będzie fajnie, mamy tam taką naszą górkę. W końcu zaraz zobaczycie. Popowiem Wam, co się działo ostatnim razem, kiedy byliśmy nad tym jeziorkiem. Siedzieliśmy sobie tak spokojnie, nic niepozornie się miało nie wydarzyć, aż nagle mówię do Rafała: ej, coś tam jest, coś tam pływa na dole. I tak się schyliliśmy i okazało się, że był tam pan, który... Na początku myślałam, że był w gaciach, ale okazało się, że po prostu był tak opalony, że tu był brązowy, a tu był biały. No i pływał sobie tak z penisem na wierzchu, a ja miał długie włosy. Także myślę, że w tym miejscu ludzie jednoczą się z naturą. Taki nagi Jezus. Tak, zdecydowanie. Więc nie spodziewałam się takiego obrotu akcji. Ponieważ naszą ulubioną miejscówkę zajął teren budowy i nie możemy tam nawet wejść. Jest to dla mnie mega słabe, ponieważ takie miejsca powinny być udostępniane dla ludzi, a nie zajmowane przez jakichś bogatych wieśniaków. Jestem lekko zirytowana tą sytuacją, ale nie wiem, może jeszcze uda nam się przejść gdzieś od drugiej strony, jeżeli nie, no to szkoda. Tak, jestem mega rozczarowana, ponieważ takie miejsca powinny być dostępne dla ludzi. A najlepiej niech wygolą wszystkie lasy i postawią tam budynki. No zaraz próbuję poszukać jakiegoś innego fajnego miejsca, żebyście zobaczyli to jezioro tutaj. Chociaż to nie będzie to samo, bo myśmy wchodzili sobie na taki klif, który był nad jeziorem, między górami jakby, i mega pięknie to wyglądało. Nawet nie wiem, czy mam jakieś zdjęcia z tego miejsca. Chyba mam jakieś zdjęcia, to jeżeli jeszcze coś znajdę, to Wam tutaj wkleję. Ale to dalej nie będzie to samo, co pokazać to normalnie na żywo. Dobra. Dostaliśmy się na drugą stronę. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale z tego punktu słabo to wygląda. No, jak widać, już terenem zajmują się robole. Z tamtej strony, gdzie był nasz ulubiony punkt, to jest gdzieś tam. Wylatuje jakaś para, nie wiem. No ale ewidentnie psują cały urok tego miejsca. Także szkoda. Szkoda, mega szkoda. No nic. I wygodnie. Nic, jest mi troszeczkę źle, ponieważ to było moje ulubione miejsce w Krakowie, a teraz jest zajmowane i pełne jakichś roboli. Nie wiem, co tutaj będzie. Może kiedyś tu wrócimy, ale... No szkoda, ogromnie szkoda, że nie możemy Wam pokazać tego miejsca w takim punkcie, jak mieliśmy możliwość wcześniej być. Wiemy, co tutaj będzie, ale ja osobiście temu nie pochlebiam. Tu jest całkiem ładnie. Jezu, jak to jest wysoko. Ja bym się bała, że mi spadnie telefon. Tam na dole chyba robi się ogniska. Tu jest górka. I to jest widok na miasto. Chociaż różniłoby się to tym, że u nas była taka małe urwisko jak to. Takie małe, gdzie tylko dwie osoby się mieściły. A pod nami było piękny widok na oczko, jezioro, nie wiem jak to nazwać. Między górami, tak? Także tak jak tu jest ta góra, to tam było wszystko naokoło tego oczka jeszcze. Powiem Ci, że w Gdyni jest podobna miejscówka w mojej okolicy, w lesie. Nie chciałabym tu spaść. Rafciu, no. Kocham Cię. Co dzisiaj jemy? Znowu?
Lądowaliśmy w galerii i kupiłam sobie buty. Pokażę wam w domu, ale ten... Jakoś tak mi się spodobało, akurat była przecena na mój rozmiar, więc miałam dylemat i w końcu Rafał stwierdził, że mam wziąć, to wzięłam. Nie wiem, na którą mam jutro do pracy. Jak wylecisz? Tak. O. Grzeczek. Ej! Dobra, pokażę wam moje buty. A więc na zimę potrzebowałam butów. Akurat mój rozmiar był przeceniony z 140 na 109 i tylko mój rozmiar, więc miałam dylemat. I w końcu zdecydowałam się, że je wezmę, bo Rafałowi się też podobają. O spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Pięknie. Nie pytaj mnie, jak wypada. Nie nagrywaj mnie. Przez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szczep, mknie ku gwiazdom wprost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Du, 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 du. Idealnie. Du, 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 du. No nie na. Jak mam to zrobić? Ona zawsze za mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków. Może nakręcą mnie. Nakręcą mnie, oh. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Gładzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No, by mieć wyłącz to. I dzisiaj możemy siedzieć do późna. Nie, bo ja jutro mam na 9:30. Nie zgadniecie co? Byłam przekonana, że jutro idę do pracy na 9:00. Do 21:00. Patrzę w mój kalendarz i okazuje się, że mam jutro wolne. To jest tak niesamowite uczucie. Kiedy człowiek myśli, że idzie do pracy, a mam wolne, rozumiecie to? Ja myślałam, że idę do pracy, a ja mam wolne. Jezu! Jutro będę montować tego vloga. Rafał, cieszysz się razem ze mną? No, bardzo, tylko że ja jutro idę do pracy. Ale jestem podekscytowana, normalnie sobie nie wyobrażacie, jakie to jest uczucie. Ach, jaka ulga. Jaka ulga! Ale się cieszę.
pierdolony łeczec belski. Masz winko. A tych, kto nie wiedzą, o co chodzi, odsyłam do ostatniego odcinka. No. Kochanie? Co? Jak smakuje? Wisienka. Jak ty to robisz? Jak? Że się nie dławisz. Jesteś nienormalny. Teraz ja chcę. Teraz pokażę wam, że ja nie umiem palić papierosu. Spróbuję się tym zaciągnąć. A zobaczymy, czy mi się uda. Ja się boję. Czekaj. Ty. Nie zadławiłam się jeszcze raz. Teraz już. Mówiłam, że nie umiem. Czekaj. Aż mi smarki poleciały. Rafciu. Co? Śpiewamy coś? Co? Nie wiem. You make me crazy. You make me crazy. Nie znam tekstu. Nie, to było I remember when I remember, I remember when, blah, 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 when I lose my mind. Du. A może coś tu znam? Pole, pole, łyse, pole. Nie? Nie, już mam dość tej piosenki. Biały miś dla dziewczyny. Za szybko zaczynasz. Biały miś, biały miś dla dziewczyny. Którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna, lecz dziewczyna jest już z innym. I pozostał i chodzi. Tak żal. Hej dziewczyno, spójrz na misia. On przypomni, chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Płynie czas, jak ta rzeka. I nie wrócą tamte dni. Dobra, już. W moim sercu. Jest dziś rana. Którą zetrzeć możesz tylko ty. Ciebie jeszcze mój świat wyjechał. No. Kocham cię. Kocham cię. Czy wiesz, że ja tak bardzo, kocham cię. Kocham cię. I nie wiem skąd piosenkę tą kojarzę, że śpiewam se po swojemu, lecz ja znam ją. Znasz ją? No. Boję się. Choć wiem, że zbudzę się za dnia, lecz boję się. Pod ziemiach być, gdzie zimny mrok ogarnie mnie. Coś tam i coś tam, Jak to było dalej? Coś tam, tam. Że miłość ta silniejsza jest niż ludzka śmierć. Mój kochany, czy nie wiesz dokąd to szaleństwo gna? Gnaniem losu karał ciebie, a ja porzucam smutek. Ja to kiedyś nagrywałam. Jak miałam z 15 lat, 16. Paula kipi cały czas. Co kipi? Paula ciągnij. Ciągnij Paula, ciągnij. Bo kipi. Super. Oblałam się.
sobie kanapki. Ty szynki i sera nie schowaliśmy do lodówki? Masło i chleb. Ja idę na dietę od stycznia. Chciałabym pozdrowić na tym filmiku Damiana Chobułowicza. Nagrywasz czy nie? Dobrej, to tutaj jest. Nagrywam moich cycków. Robimy sobie zapiekanki. Mega prosta sprawa. Dajecie sobie tylko masło, szynkę, pieczarki, ser. Wsadzacie sobie do piekarnika. Wszystko według uznania, ile tam chcecie. Pieczecie. No i możecie zjeść sobie z ketchupem. Nie popatrz się. Myślę, że to na tyle na dzisiejszym vlogu. Już nie będziemy nic ciekawego robić, tylko będziemy oglądać serial i pójdziemy spać. Czekaj jeszcze raz. Dobra, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i dzwoneczek, żebyście na bieżąco byli z nami. No i wszystkiego najlepszego. Już. Dobra, zostawcie rękę w górę, łapkę w górę, subskrypcję, tutaj, łapkę w górę, tutaj. Nie co, mam tak stać tutaj, czy jak? Dobra, i na koniec, Paula, jak się uspokoi, chciałem powiedzieć, żebyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę, no i dzwoneczek. Dzwonek, znaczy tak, nie. Jeszcze raz. Pukałem, bo sąsiedzi z góry walą w ścianę i zawaliłem też. O Jezu. Jeśli podobał wam się odcinek, zachęcam do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka oraz... łapki w górę. Tak, także do zobaczenia buziaczki i pa pa.